Świeżo po przylocie gołębi Roland Faber podzieli się z nami uwagami co do lotu i aktualnego sezonu. Hodowca z Hamburga oprowadzi nas również po gołębnikach, które zapewne zaciekawią niejednego hodowcę. W innym filmie możecie zobaczyć materiał z przylotu gołębi, który jest dostępny na stronie wideolotnik.pl lub bezpośrednio na YouTubie. Dzień dobry dla kolegów i hodowców z ojczyzny. Jak chodzi o gołębnik rozpłodowy, w porównaniu do innych lat dużo się tam nie zmieniło. Można powiedzieć ogólnie nasze gołębie z tamtego roku, cała ta drużyna, która zrobiła ten wynik na skali narodowej, znajduje się w gołębniku rozpłodowym. Dodatkowo Denis zakupił z Olimpijczyka jedną olimpijską samicę, plus co u nas naprawdę też bardzo dobre wyniki zrobiło i wywodzi się jedna olimpijka, to są dzieci od Heboca z Iwana. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i z tego powodu żeśmy dwa dodatkowo gołębie zakupili, samiczkę i samczyka po Iwanie. Myślę, że te gołębie w przyszłości pomogą utrzymać ten wynik, a mam nadzieję, że i trochę polepszyć. Jakby ktoś miał ochotę zakupić moje gołębie, będą wystawione na aukcji jesienią. Nie ma żadnego problemu, żeby się ze mną skontaktować. Jak są jakieś wątpliwości, to mogę jeszcze bardziej określić i dokładnie podać, z jakiej gołębi oni się wywodzą. Mój numer telefonu będzie na tym filmiku pokazany i można bez niczego dzwonić. Teraz znajdujemy się w gołębniku lotowym samczyków u nas. Po tym locie, jak widać, gołąbki mają parę kilometrów za sobą, są wyczerpane. Tak jak już wspominałem, trzeba te gołębie teraz przygotować odpowiednio na następny lot. Potrzebują dobrej opieki. Myślę, że zdołamy zrobić. No ale w pierwszej kolejności czekamy jeszcze na parę gołębi, których nie ma, a swoim wynikiem zasłużyły na to, żeby tutaj być. No ale jak widać, już bronią swojego terytorium. Są gołębie, które po prostu nie mają z tym lotem dużych trudności. Ale nie wszystkie te gołąbki tak są. Ta samiczka wróciła teraz. Widać już, że po prostu nie jest w takiej formie, jaka powinna być. Ale mając jeszcze 6 dni czasu, to na pewno wracają do formy. Jesteśmy w gołębniku lotowym. Jest to gołębnik lotowy od naszych samiczek. Z tego lotu one przyszły bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Chociaż jak widać, niektóre cele jeszcze są zamknięte. Brakują, nie ma tych samiczek. Ale myślę, że z biegiem czasu, jeszcze trochę czasu mają, żeby dojść. Ale tak w porównaniu do samczyków
naprawdę spisały się o coś lepiej. No, potrzebują na pewno teraz dobrego opiekuna i przygotowania, żeby na was za tydzień czasu dobrze poleciały. Podsumując ten lot, chciałbym powiedzieć, że te samiczki, które wróciły z tego lotu i ogólnie gołąbki, które wróciły z tego lotu, potrzebują dobrej opieki, szczególnie tych następnych 2-3 dni, żeby powróciły do sił, do zdrowia. Myślę, że te preparaty, które stosujemy, to są z firmy Renfrit, nam i tym gołębiom zawsze pomogły i myślę, że w tym tygodniu też zdadzą egzamin.